Rozdział dziewiętnasty. Bain nigdy w życiu nie był tak głodny. Głód skręcał mu żołądek, zginał go w pół, kiedy wlókł się powoli poprzez koribańskie równiny w kierunku Dreszde. Przez trzynaście dni przeszukiwał grobowce w Dolinie Mrocznych Lordów, żywiąc się jedynie mocą i tabletkami nawadniającymi, które zabrał w podróż po pustyni. Nie spał, pozwalał jednak odpocząć umysłowi w czasie medytacji. Jednak pomimo swojej potęgi, nawet mocy, nie była w stanie stworzyć czegoś z niczego. Mógł odsuwać od siebie głód przez jakiś czas, lecz nie na wieczność. Dwa razy został zaatakowany przez stada tukata, psów strażników, które włóczyły się po grobowcach swoich dawnych mistrzów. Po raz pierwszy odpędził je mocą, chwytając ciało samca alfa i rzucając na resztę stada. Zranił kilka zwierząt i uciekły, wyjąc przeraźliwie, aż ciarki przeszły mu po plecach. Drugi atak był znacznie bardziej krwawy. Badając jeden z nowszych grobowców, stwierdził nagle, że jest otoczony przez dwanaście tukata. Stado dwukrotnie większe niż poprzednie. Wyskoczył na nie z mieczem świetlnym, tnąc gdzie popadnie. Kiedy stado wreszcie rozpadło się i uciekło, z dwunastu Tukata żyły tylko cztery. Potem już Tukata zostawiły go w spokoju. I całe szczęście, bo nie był pewien czy zdoła dotrzymać im pola, jeśli znów zaatakują. Aby dać mięśniom siłę do dalszych poszukiwań, nie za mocno nadszarpnął rezerwy swojego ciała, dosłownie pożerając się od środka, teraz płacił za to cenę. Mógł uwolnić się od cierpienia, wchodząc w trans medytacyjny, zwalniając bicie serca i funkcje życiowe, aby zachować energię i ostatecznie wejść w stan hibernacji, co skończyłoby się powolną, acz. Bez bolesną śmiercią. Śmierć nie była jednak opcją, którą zamierzał rozważać. Jeszcze nie. Pomimo daremnych poszukiwań, pomimo miażdżącego rozczarowania, nie był na to gotów. Zwłaszcza, że prawda, którą odkrył, nie mogła umrzeć wraz z nim. Wytrzymywał więc ból i zmuszał szybko męczące się ciało do drogi powrotnej, do akademii. Na początku wyprawy potrzebował zaledwie dnia, by dojść do doliny. Teraz szedł z powrotem już trzeci dzień. Kiedy wychodził był silny i świeży, teraz słaby i wygłodniały. Ale w jego spowolnionym kroku ukryło się coś więcej niż fizyczny głód. Przedtem gnała go niecierpliwość. Teraz przygniatał ciężar klęski. Cordis miał rację. Dawni, mroczni lordowie Korribana przestali istnieć. Prawie trzy tysiące lat minęło od czasów, kiedy Sithowie zostali wygnani z Korribana przez Rwana do dnia, kiedy Bractwo Ciemności Kana oficjalnie odzyskało ten świat dla zakonu. Przez ten czas spuścizna pierwszych Sithów została kompletnie zniszczona. Wybrał się na pustynię w poszukiwaniu oświecenia, a znalazł jedynie rozczarowanie. Koriban nie był już kolebką ciemności, był skorupą, zwiędłym, wysuszonym trupem, obranym do czysta przez drapieżniki. Cordis miał rację, ale Bain dopiero teraz zrozumiał, że także się mylił. I to bardzo. Brain nie znalazł w grobowcach tego, czego szukał, ale w czasie długiej podróży z powrotem przez pustynię jego umysł wreszcie się rozjaśnił. Głód, pragnienie, zmęczenie, fizyczne cierpienie oczyszczało jego myśli. Odzierało go z iluzji i obnażało kłamstwa Kordisa w akademii. Duchy Sithów odeszły z Korribana na zawsze lecz należało o to winić bractwo ciemności Kana, a nie Jedi. Zniekształcili i zniszczyli dawny porządek Sithów. Nauki Akademii były przeciwne wszystkiemu, co Bane przeczytał w archiwach o arkanach ciemnej strony. Kan odrzucił prawdziwą moc jednego człowieka, i zastąpił go fałszywą chwałą poświęcenia siebie w imię większej sprawy. Chciał zniszczyć Jedi potęgą broni zamiast przebiegłością. A co gorsza, twierdził, że w Bractwie Ciemności wszyscy są równi. Bane wiedział, równość to mit. Silni mieli rządzić, a słabi służyć. Bractwo ciemności było symbolem wszystkiego, co najgorsze wśród nowoczesnych drzedaj. To członkowie bractwa zeszli ze ścieżki prawdy ich klęska była powodem, dla którego duchy mrocznych lordów zniknęły. Nikt na koribanie, ani mistrz, ani uczeń nie był wart ich mądrości, nikt nie był wart ich potęgi. Odeszli zatem rozproszeni jak garść pyłu rozrzucona na piaski pustyni. Bein wiedział teraz prawdę jasno. A jednak Cordis i inni na zawsze pozostaną ślepi. Pójdą za Kanem, jakby związał ich jakimś tajnym zaklęciem. Lekki powiew wiatru przyniósł jakieś głosy, podniósł wzrok, i ze zdumieniem stwierdził, że, w odległości niecałego kilometra, widzi przed sobą świątynię Akademii. Zatopiony w filozoficznych rozmyślaniach, nie zdawał sobie sprawy, jak daleko zaszedł. Był już dość blisko, aby widzieć drobne sylwetki poruszające się u stóp budynku, służba, a może garść studentów Akademii krążących po terenie. I jeden z nich zauważył go i wbiegł do środka prawdopodobnie po to, aby donieść o jego przybyciu Kordisowi i innym mistrzom. Bein nie był pewien, jakiego przyjęcia może się spodziewać. Właściwie nie bało to, byle przynieśli mu jedzenie. Poza tym nie byli mu do niczego potrzebni, pogardzał nimi wszystkimi mistrzami i uczniami. Nie byli lepsi od Jedi, którzy zrabowali Korriban trzy tysiące lat temu. Akademia była bluźnierstwem, świadectwem, jak nisko upadli sitowie, jak oddalili się od prawdziwych ideałów ciemnej strony. Bane zrozumiał to jako jedyny. Tylko on mógł poprowadzić sitów z powrotem na drogę ciemnej strony. Oczywiście nie będzie tak głupi, żeby się do tego przyznać. Bractwo nigdy za nim nie pójdzie. Ani Cordis, ani nikt inny z Akademii byli słabymi ignorantami, ale i tak mieli przewagę liczebną. Aby odbudować Sitów w dawnej chwale będzie potrzebował sojusznika, ale żadnego z mistrzów. Wszyscy oni byli zbyt bliscy kanowi, a uczniowie byli usłużnymi lokajami, ślepo podążającymi za mistrzami. Nie rozumieli ciemnej strony, nie czuli, że są prowadzeni błędną ścieżką. Żaden z nich nie był godzien. Nie, poprawił się Bane. Była jedna osoba. Giteni. Ona nie dała się o nie śmielić mistrzom. Sprzeciwiła się im, szkoląc Beina. A sam fakt, że uczyniła to dla własnych, z samolubnych powodów był kolejnym dowodem, że rozumiała prawdziwą naturę ciemnej strony. Żałował, że nie porozmawiał z nią przed wyjazdem z akademii. Mógł przynajmniej próbować jej wyjaśnić, dlaczego musiał odejść. Była rozczarowana, że pozwolił przeżyć Cirakowi i miała rację. Słusznie. Ale ostatecznie to on się od niej odwrócił. To on ją zostawił, udając się na poszukiwanie sekretów Korribana. Co ona może sobie teraz o nim pomyśleć? Kiedy dotarł do terenów świątyni, doszedł do niego zapach południowego posiłku przygotowywanego w kuchni. Z ustami pełnymi śliny i burczącym żołądkiem, pokuśtykał po schodach w kierunku coraz bliższej perspektywy posiłku. Wieść o powrocie Bane'a nie sprawiła Cordisowi radości. Nie mógł wybrać gorszego momentu. Lord Khan przysłał mu właśnie pilną wiadomość. Wszyscy z Akademii mają się stawić na Rusanie i dołączyć do bitwy z Jedi. Uczniom należało rozdać miecze świetlne i przyjąć ich do Bractwa Ciemności, podnosząc do rangi Mrocznych Lordów Sithów. Nie wypada pokazać się tam z jednym z najpotężniejszych, a jednocześnie zbuntowanym uczniem. A co jeśli zachowa się tak, jak na ostatnim spotkaniu? Albo co gorsza, odrzuci ofertę i odejdzie wbrew rozkazowi wyjazdu na Rusan? Lord Khan zdołał utrzymać bractwo w całości, ale był to sojusz zawsze na krawędzi rozpadu. W obliczu powtarzających się nieudanych prób wypędzenia Jedi z Rousanu, odmowa udziału jednego potężnego Sita może wystarczyć, żeby wszystko się rozpadło. Jedna dezercja może prowadzić do kolejnych, wszystko wróci do stanu chaosu. Sitowie będą walczyć z Sitami, a mroczni lordowie spróbują zdominować i zniszczyć swoich rywali. Jedi przeżyją i odbudują zakon, Śmiejąc się z głupoty swoich śmiertelnych wrogów, gdyby tylko Bane zginął na równinach Horibana. Niestety wrócił, i Cortis nie mógł zrobić nic, aby go teraz wyeliminować. Nie po rozkazie od Kana. Potrzebowali każdego miecza świetlnego i każdego Sita, zwłaszcza tak silnego jak Bane, dla dobra bractwa, dla dobra chwalebnej wizji Kana. Cordis będzie musiał znaleźć sposób, aby zawrzeć przymierze. Wiadomość o powrocie Beina szybko rozeszła się po akademii. Sirak nie był zaskoczony, właściwie nawet odczuł ulgę. Kiedy Mistrz Cordis poinformował studentów, że wkrótce wyruszył na Rusan, obawiał się, że wyjazd nastąpi przed powrotem Beina, a to pozbawi siraka nadziei na zemstę. Fortuna jednak uśmiechnęła się do niego będzie musiał działać szybko. Kiedy opuści Koriban, będzie za późno. Przy wstępowaniu do bractwa, Lord Khan odbierze od wszystkich uczniów przysięgę wzajemnej pomocy i lojalności i od tej pory zabicie członka bractwa będzie aktem zdrady, karanem śmiercią. Chciał zemsty, ale nie za cenę własnego życia. Wiedział, że Jewra i Lokaj mu pomogą, ale potrzebował kogoś jeszcze, aby zniszczyć nieprzyjaciela, tak silnego jak Bane. Potrzebował gitani. Zastukał do drzwi jej pokoju i czekał, aż zawołała wejść, zanim je otworzy. Leżała na łóżku, spokojna i zrelaksowana. Sirak przeciwnie, czuł się jak drut naciągnięty ponad miarę. Wrócił. Powiedział tylko, kiedy? Nie musiała pytać, o kim mowa. Przyczołgał się jakąś godzinę temu, może mniej, poszedł prosto do kuchni. Do kuchni? Wydawała się zdziwiona, a może obrażona? Widocznie oczekiwała, że najpierw przyjdzie do niej. Jest słaby, zauważył Sirak. Kładąc dłoń na świeżo przydzielonym mieczu świetlnym. Zagłodzony, zmęczony. Powinniśmy się teraz do niego zabrać. Nie bądź głupi! Warknęła. Ciekawe, co nam zrobią mistrzowie, jeśli posiekamy go w kuchni. Miała rację. Masz plan? Skinęła głową. Dzisiaj czekaj w archiwum. Przyprowadzę go tam. A ja zabiorę jewry i lokaja. Wykrzywiła usta w gorzkim grymasie. Myślę, że mogą nam być potrzebni, zgodziła się, nie ukrywając niesmaku. W oczach Siraka pojawił się okrutny błysk. Proszę tylko o jedno. To ja chcę zadać ostatni cios. Bein opadł na łóżko, pełny po brzegi. Najadł się w kuchni, rwąc jedzenie, niczym gamoreański żołdak w barakowym korycie. Napychał się wszystkim, co było w zasięgu ręki, do momentu nasycenia palącego głodu. Dopiero wtedy sobie przypomniał, że nie spał od prawie dwóch tygodni. Głód ustąpił miejsca zmęczeniu, więc ruszył z kuchni do swojego pokoju, jak w transie. W ciągu kilku sekund zapadł w głęboki, pozbawiony marzeń sen. Kilka godzin później obudziło go stukanie do drzwi, wciąż zamroczony. Dźwignął się na nogi, zapalił pręd żarowy i otworzył. W holu stał Cordis. Wszedł, nie czekając na zaproszenie i zamknął za sobą drzwi. Bane był zbyt zajęty otrząsaniem się z ostatnich strzępów snu, aby zaprotestować. Witaj z powrotem, Bane, rzekł mistrz. Mam nadzieję, że twoja wyprawa była... pouczająca. Zdumiony serdecznym tonem Cordisa, Bane tylko przytaknął. — Mam nadzieję, że teraz rozumiesz, dlaczego pozwoliłem ci jechać — nadarł Cordis. — Bo jesteś za wielkim tchórzem, żeby mnie powstrzymać — odpowiedział w myśli Bane, ale się nie odezwał. — Była to ostatnia faza twojego szkolenia — ciągnął mistrz. — Musiałeś zrozumieć, dlaczego porzuciliśmy stare zasady — to nowa era, a ty możesz to pojąć tylko wtedy, jeśli przyznasz, że stara naprawdę minęła. Bane zachował stoicki spokój, nie zgadzał się z Cordisem, ale też nie miał ochoty się kłócić. Teraz, kiedy opanowałeś swoją ostatnią lekcję, Akademia nie może cię już niczego nauczyć. W tym punkcie przynajmniej zgadzali się zupełnie. Nie jesteś już uczniem Bein. Jesteś gotów, aby wstąpić w szeregi mistrzów. Zostaniesz mrocznym lordem Sithów. Urwał, jakby spodziewał się jakiejś reakcji. Bane stał nieruchomo, niczym kamienne figury strzegące grobów dawnych sitów, które widywał w niektórych starszych kryptach. Cordis odchrząknął, przerywając niezręczne milczenie. — Wiem, że lord Kasim dał ci już miecz. Ja też mam dla ciebie upominek. Wyciągnął dłoń z kryształem do miecza świetlnego. Kiedy Bane się zawahał, Cordis dodał — Weź go, lordzie Bane. Położył szczególny nacisk na nowy tytuł. W uszach Bane'a brzmiał on gorzko. Pusty zaszczyt przyznawany przez głupca, który uważał się za mistrza. Ale nic nie powiedział, bo tamten ciągnął ten syntetyczny kryształ jest silniejszy od kryształu w twoim mieczu świetlnym, zapewnił Beina i o wiele, wiele silniejszy od tych, których używają w swoich mieczach świetlnych rycerze Jedi. Bein powoli wyciągnął dłoń i wziął kryształ. Wydawał się zimny z dotyku, ale kiedy ukrył go w dłoni, sześcienny kamień szybko się ogrzał. Nie mogłeś wrócić z równin w dogodniejszej chwili, ciągnął Cordis. Przygotowujemy się do wyjazdu z Korribana. Lord Khan potrzebuje nas na Ruusanie. Jeśli mamy pokonać Jeda i wszyscy Sitowie muszą się zjednoczyć w bractwie ciemności. Bractwo poniesie klęskę, zapowiedział Bane. Dumnie wygłosił stwierdzenie, o którym wiedział, że jest prawdą ponieważ zdawał sobie sprawę, że mistrz i tak nie uwierzy. Kan nie rozumie ciemnej strony. Prowadzi was ścieżką do zagłady. Cordis odetchnął głęboko i syknął wściekle. Niektórzy takie słowa uznaliby za zdradę, Lordzie Bane. Radzę w przyszłości zachowywać takie pomysły dla siebie. Okręcił się napięcie pięcie. I gniewnie wyszedł z pokoju, gwałtownie otwierając drzwi. Jego reakcja była dokładnie taka, jakiej oczekiwał Bane. Wysoki Mistrz obejrzał się jeszcze i dorzucił: Możesz być sobie mrocznym lordem, Bane, ale w ciemnej stronie wciąż jest wiele spraw, których nie rozumiesz. Wstąp do bractwa, a my nauczymy cię wszystkiego, co wiemy. Odrzuć nas. A już nigdy nie znajdziesz tego, czego szukasz. Mistrz wyszedł. Bane w milczeniu patrzył, jak drzwi się za nim zamykają. Cordis nie miał racji, jeśli chodzi o bractwo, ale w jednym mówił prawdę. Wielu rzeczy dotyczących Ciemnej Strony Bane jeszcze nie znał i nie wiedział. A W Galaktyce było tylko jedno miejsce, gdzie mógł je poznać.